Co wydarzy się wkrótce? Kochani Państwo, aktualizuję tą wróżbę, ponieważ bardzo ją lubicie. Czyli ta wróżba, co wydarzy się wkrótce, będzie na następne 7 dni, na cały tydzień. I będę ją aktualizowała regularnie. Czyli co wydarzy się w najbliższym tygodniu, w najbliższe 7 dni. Jaki temat jest, który Was nurtuje i jak rozwinie się ten temat. Tutaj mamy właśnie temat w karcie Tarota, o tym temacie dokładniej w kartach Lenormanda i jak rozwinie się ten temat w czasie 7 następnych dni w karcie Tarota i w kartach Lenormanda. Zanim pokażę Wam te karty, proszę oczywiście o nowe subskrypcje wszystkich nowych widzów, którzy mnie dzisiaj znaleźli na YouTubie lub na Facebooku, Instagramie. Zapraszam Was, kochani, do subskrybowania z dzwoneczkiem u góry mojego kanału, byście dostawali powiadomienia o nowych wróżbach, byście nie przegapili żadnej wróżby. Oczywiście te wróżby na kanale są wróżbami kolektywnymi. Ja Was oczywiście również zapraszam na wróżby indywidualne, które robię za pomocą Waszych dat urodzenia i zdjęć prywatnych oraz konkretnych pytań do kart. Zapraszam Was wszyscy, co mają właśnie interes, żeby dowiedzieć się jakichś wskazówek z kart. Zapraszam, powróżcie sobie u mnie indywidualnie. Napiszcie mi na e-maila, mój e-mail znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach, a ja napiszę Wam, jaki jest koszt takiej wróżby indywidualnej. Zapraszam oczywiście do komentowania, do lajkowania moich filmików. Piszcie, czy rezonuje, którą wróżbę lubicie. Napiszcie mi, kochani, wszystko mnie to inspiruje, motywuje i interesuje. I zaczynamy, kochani. Co wydarzy się wkrótce? Jaki temat dzisiaj Was nurtuje na tę chwilę obecną? Wow! 10 mieczy. 10 mieczy to, kochani, przygnębienie, ból. Po rozstaniu, po zerwaniu, być może po konflikcie, ból i bardzo dużo ciemnych chmur, widzicie, problemów, zawirowane ciężkie emocje i ból, który przeszywa Was na wskroś. Nie możecie się wręcz podnieść z tego bólu, cierpicie. Ta karta mówi o bolesnym doświadczeniu, bolesnym rozstaniu, zerwaniu, nie wiem, rozwodzie, bardzo złych jakichś wydarzeniach, które Was no po prostu bardzo przygniotły. Zobaczmy, co na ten temat powiedzą karty Lenormanda. Karty Lenormanda dopowiadają tutaj, że miało być jakieś spotkanie z jakimś mężczyzną, z jakimś, nie wiem, Waszym partnerem i to spotkanie być może nie doszło do skutku, ponieważ ten partner chce tylko być Waszym przyjacielem, ale nie partnerem. Chce tylko być może przyjaźni plus lub po prostu przyjaźni. I tutaj nie jest jeszcze gotowy, nie jest silny na to, by zbudować z Wami jakąś relację. Być może to spotkanie, które dzisiaj było zaplanowane, jakaś podróż, jakieś spotkanie nie doszło do skutku. Coś zostało tutaj, nie wiem, chorego, jakieś przeszkody. Tutaj ten mężczyzna, ta osoba Wasza patrzy w kierunku tego spotkania, podróży, niemniej jednak nie jest jeszcze mocna, nie jest jeszcze gotowa na to i chce tylko być tutaj Waszym przyjacielem. Natomiast to, co się mogło wydarzyć, to jakaś kłótnia, jakieś sprzeczki, jakieś no wręcz awantury, frustracje związane z tym spotkaniem, z tą podróżą, z tym kontaktem, który miał dzisiaj być. Mieliście się spotkać, być może dzieli Was jakaś odległość, ktoś miał przyjechać do kogoś, mieliście się umówić w sobotę, w weekend, nie doszło do tego, ponieważ były jakieś awantury, dyskusje, konflikty, sprzeczki, frustracje, lęk. I tutaj, no nie wiem, jest teraz wielka rozterka, rozczarowanie, załamanie, balast z tym związany. Zobaczmy, jak rozwinie się ten problem w najbliższych 7 dni. Zobaczmy, co się wydarzy. Karta Tarota mówi o 5 buławach. 5 buław mówi o konkurencji, o sprzeczkach, rozpychaniu się łokciami, o rywalach, czyli tak jakby być może macie rywalki, konkurentki, być może ta osoba, z którą mieliście się dzisiaj spotkać, ma jeszcze kogoś innego na muszce, że tak powiem, przysłowiowo, i macie po prostu tutaj dużą jakąś konkurencję. No, ta karta mówi też o sprzeczkach, o konfliktach, o konkurencji, o rywalizacji. Ta karta mówi o tym, że nie tylko jesteś sama tutaj, jedyna, i nie jesteś jedyną ewentualną partnerką dla tego mężczyzny, dla tej osoby ukochanej, ale są jeszcze inni, którzy tutaj się starają, tak, o spotkanie z tą ukochaną Wam osobą. Tutaj chodzi o to, że no, jest na pewno rywalizacja i będą ewentualnie jeszcze sprzeczki i kłótnie z tego powodu. Zobaczmy dalsze karty Lenormanda. Tak, Wy wyczekujecie, czekacie na to spotkanie, ale z tym spotkaniem i z tym kontaktem, z tą osobą Waszą kochaną są duże komplikacje, problemy. Nie możecie tutaj znaleźć jakiegoś jednego kierunku, jednej decyzji konkretnej i tutaj są zawirowane jakieś emocje. Zobaczcie, Wy wyczekujecie, patrzycie, myśleliście, że się może spotkacie, że będzie dzisiaj, w sobotę, w weekend jakiś kontakt, jakaś tutaj ciekawa randka, spotkanie, natomiast są komplikacje, bardzo duże problemy z tym, wynikły jakieś tutaj no, labirynty, czyli nie ma jakiejś dobrej sytuacji, jest sytuacja wręcz bez wyjścia, konfliktowa, zakręcona, zakołowana i właśnie przez to też jest emocjonalny zamęt, emocje pływają w te i we w te, nie wiadomo właśnie co tutaj się wydarzyło, czyli nie możecie tutaj znaleźć wspólnej drogi, wspólnego mianownika, wspólnego celu, wspólnego planu na ten weekend i tutaj jest taka nerwowość, tak, nerwowość, ale z czasem powinno się to być może jakoś wyjaśnić, z czasem powinniście znaleźć tutaj jakąś jedną drogę, jedną odpowiedź, natomiast nie będzie to proste, ponieważ jakby przez te 7 dni następnych, co wydarzy się wkrótce, to są również konkurentki, rywalki, jakieś sprzeczki, rozpychanie się tutaj, konkurowanie z innymi, no i dużo tej komplikacji, tak? Dużo jakichś konfliktów, komplikacji, zawirowań emocjonalnych. Także uważajcie, ponieważ nie jest to prosta wróżba, nie jest to prosta przepowiednia na następne 7 dni. Także unikajcie tutaj wszelakich jakichś kłótni, awantur, sprzeczek, konfliktów. Unikajcie tutaj, nie czekajcie tutaj niecierpliwie, bo widzę, że patrzycie oboje tutaj, partnerzy, tak, on i ona w kartach na to spotkanie, które miało się odbyć, na tą podróż, na ten właśnie weekend, który miał się tutaj pięknie być może jakoś wydarzyć dla Was obu, ale jest tylko frustracja, kłótnia, sprzeczka, są konflikty, komplikacje, są tutaj jakieś, nie wiem, no być może nawet sprzeczki, tak, bardzo jakieś tutaj, które Was przygniotły w tej chwili, ale z biegiem czasu w 7 dni powinniście zdobyć, znaczy rozwiązać jakieś tutaj to i znaleźć rozwiązanie, tak, z biegiem czasu tu się coś to wyjaśni i będą być może jakieś tutaj emocjonalne chwile, emocjonalne rozmowy. No zobaczmy, co się wydarzy. Piszcie mi w komentarzach, jestem bardzo ciekawa, ponieważ nie jest prosta ta przepowiednia i życzę Wam wszystkiego dobrego, kochani. Do usłyszenia już wkrótce.